Witajcie moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na filmik z haulem i będzie to haul kosmetyczny. Tych kosmetyków jest dosyć sporo, dlatego też stwierdziłam, że wystarczy, że porozmawiamy teraz o kosmetykach, a ubrania i dodatki zostawię sobie na kolejny filmik. Moi drodzy, to są rzeczy, które ja zgromadziłam w ciągu ostatnich kilku miesięcy, także większość z nich jest już przeze mnie używana. Są tutaj niektóre takie jeszcze smaczki nowe, nieotwierane, ale to myślę, że bardzo szybko się zmieni po tym, jak skończę nagrywać ten filmik. Po tytule tego filmiku, a także po miniaturce, widzicie, że będą to kosmetyki z górnej półki. Będzie tutaj bardzo dużo kosmetyków marki Dior, L'Occitane, będą tutaj kosmetyki Charlotte Tilbury. Będzie kilka kosmetyków troszkę tańszych, ale tak jak mówię, przeważają jednak te z górnej półki. Także jeżeli taki filmik Was nie zainteresuje, w ogóle taka tematyka Was nie interesuje, to bardzo proszę, żebyście ten filmik wyłączyli, bo po co Wy się macie stresować? Ja się będę stresować, jeżeli później będę dostawać negatywne komentarze i kciuki w dół. Nie o to chodzi. Wiecie, o czym jest filmik, także jeżeli to Was interesuje, to zachęcam do oglądania, oczywiście do subskrypcji, jeżeli macie takie życzenie, i do kciuków w górę, jeżeli ten filmik Wam się spodoba. Zaszalałam ostatnio w Dior. Oj, zaszalałam. Muszę przyznać, że częstym gościem tam byłam, ale wszystkie te torby zostały kupione jakoś tak, nie torby, właściwie zawartości tych toreb zostały kupione przy oddzielnych okazjach. To nie jest tak, że ja poszłam sobie raz i po prostu kupiłam wszystko. Nie, bo wiecie, że ja raczej nie robię aż takich zakupów. Ja przemyślę, zastanowię się, co mi się kończy, co potrzebuję, wówczas zrobię research, co bym chciała teraz poużywać, jakie kosmetyki są polecane i później kupuję. Rzadko kupuję pod wpływem chwili, naprawdę bardzo rzadko, prawie nigdy, dlatego też miejcie to na uwadze. Jeżeli chodzi o Dior, to jakoś tak ostatnio właśnie moja miłość do Diora się rozbudziła. Wiecie, że bardzo lubię Chanel, bardzo lubię Clarins, natomiast po tym jak zakupiłam balsam do ust z Dior, Lip Addict, to wtedy mówiłam Wam o tym, że u nas właśnie w centrum handlowym jest Instytut Diora i w momencie, kiedy dokona się jakiegoś zakupu, wówczas się staje tak zwanym stałym klientem i wtedy przysługuje Wam raz w miesiącu taki zabieg, godzinny zabieg na twarz. I ja z tych zabiegów korzystam, już miałam chyba 3 albo 4 takie zabiegi. Muszę przyznać, że jest to rewelacja, naprawdę, za każdym razem, kiedy tam idę, mam swoją... jak to się nazywa, ekspedientkę, nie wiem jak się nazywa ta osoba, która obsługuje nas w butiku, mam przypisaną do siebie właśnie taką ekspedientkę i ona mi te zabiegi na twarz właśnie wykonuje, także no też nawiązuje się między nami taka więź, ponieważ ona mnie zna, ja znam ją, czujemy się swobodnie w swoim towarzystwie i ona właśnie robi mi zawsze te zabiegi na twarz, one są połączone z masażem karku, z masażem rąk, naprawdę rewelacyjne zabiegi. To jest taka godzina, podczas której ja się tak odprężam. Niejednokrotnie było tak, ponieważ akurat zaczęłam tam chodzić na początku ciąży. Niejednokrotnie było tak, że ja miałam jakieś tam bóle głowy, natomiast po godzinie takiego relaksu nagle bóle głowy przechodziły, także ja to bardzo lubię i dopóki będę mogła chodzić, bo wiadomo, trzeba godzinę wyleżeć tam na plecach, więc dopóki będę mogła chodzić, będę chodzić. I właśnie w trakcie takich wizyt ona używa oczywiście na mnie wszystkie kosmetyki, których używa, to są kosmetyki Dior, mają niesamowite zapachy. Po prostu ja po pierwszym takim zabiegu byłam oczarowana po prostu wszystkimi zapachami i też stwierdziłam, że zakupię tam olejek do mycia twarzy. Jak wiecie, są takie marki, którym ja jestem wierna. Jeżeli coś mi się spodoba, to ja po prostu będę kupowała kolejne produkty z tej marki. Przez ponad chyba rok, jak nie 2 lata, używałam żelu do mycia twarzy z olejkiem Marula z Clarins. Uwielbiałam ten produkt, polecałam go Wam niejednokrotnie. Natomiast doszłam do wniosku, że on mi się stosunkowo za szybko kończy. Kosztował $37, starczą mi na może 1,5 miesiąca, może 2, gdybym się tak naprawdę zmusiła do tego w jakiś sposób. Natomiast uznałam, że to jest troszkę za drogo. To jest kosmetyk, który zmywa mój makijaż. Wiadomo, to nie jest kosmetyk, który ja nakładam na twarz i tam mam już go na twarzy całą noc albo cały dzień. Stwierdziłam, że chcę olejek w takiej płynnej formie, taki normalny olejek. Zwrócił moją uwagę ten olejek. To jest seria...
Hydralife. To jest taka seria Dior bardziej naturalna. Do cery młodszej, wydaje mi się, w lata 20, może do 30, w zależności jaki produkt oczywiście. Nie mówię tutaj o kremach przeciwzmarszczkowych, ale na przykład taki produkt właśnie do zmywania makijażu. Uważam, że dla każdej cery, naprawdę w każdym wieku się nadaje. To jest olejek ze słodkich migdałów. Pachnie niesamowicie. Ma pompkę, więc się fajnie dozuje. Ja używam dwie takie pompki. Na opakowaniu jest chyba napisane 2-3 czy coś takiego. Ja używam dwie pompki i to mi wystarcza. Rozgrzewam go sobie w dłoniach, później rozsmarowuję po całej twarzy. Rozpuszczam i przepięknie na makijaż. Nawet ostatnio miałam zrobione kreski takim chyba, wydaje mi się, wodoodpornym eyelinerem. Wszystko zeszło, także dla mnie to jest produkt rewelacyjny. Mam go już dobrych kilka miesięcy, a zobaczcie, ja nawet nie jestem jeszcze w połowie. Także myślę, że taki produkt wystarczy spokojnie na pół roku, jak nie więcej. Może nawet na 9 miesięcy. Także on kosztował troszkę więcej, ponieważ tak jak mówię, ten z Clarence 37, ten chyba 42. Ale tak jak mówię, starcza na znacznie, znacznie dłużej. A buzia po nim jest tak miękka, niesamowicie nawilżona. Bardzo lubię ten produkt. Jeżeli szukacie czegoś na prezent lub sami chcecie sobie sprawić jakiś taki olejek, ale chcecie coś lepszego, coś fajniejszego, to jest po prostu rewelacyjny produkt. Kolejną rzeczą, jaką tam zakupiłam, jest maska do twarzy. Jeszcze jest w opakowaniu, ale już ją tutaj wyciągnę. To jest maska z różową glinką. Tak wygląda opakowanie, bardzo eleganckie, takie jest dosyć ciężkie, szklane. Tutaj oczywiście zawsze na nakrętkach jest napis Dior, jest też zabezpieczenie tutaj. Ja tej maski już używałam, dlatego widać, tam jest niewielkie zużycie. Przepięknie pachnie po prostu, ojejku. To nie są kosmetyki tanie, ale taka maska, ja nie używam jej też co tydzień. Jak mi się przypomni, to używam, taka prawda. Czasem jestem tak po prostu zmęczona, że idę spać i nawet nie myślę o tym, żeby jeszcze sobie zrobić maseczkę. Ale jest to maska taka, która ma minimalizować pory, więc dla dziewczyn z cerą przetłuszczającą się do tłustej, gdzie te pory, wiadomo, przeważnie są powiększone, ta maska ma je właśnie zmniejszać i to jest też powód, dla którego ja ją kupiłam. Ponieważ teraz troszkę musiałam ograniczyć używanie takich kosmetyków silniejszych, nie używam już retinolu, więc szukam takich masek, które jakby pomogłyby mi z tymi moimi porami, ponieważ nie oszukujmy się, ja mam cerę mieszaną do tłustej, teraz w zasadzie wydaje mi się, że bardziej tłustą, no i te pory są bardziej widoczne, dlatego też potrzebuję coś, co mi tutaj pomoże. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego produktu. Skończył mi się również krem pod oczy, więc zakupiłam tam sobie z tej samej serii. Ja naprawdę uwielbiam tę serię. Hydralife to jest dla mnie najlepsza seria kosmetyków, jakie kiedykolwiek w ogóle w życiu używałam. Także mam tutaj również krem pod oczy. Jeszcze go nie używałam. Ma bardzo fajne opakowanie, dlatego że jest zakończony taką końcówką, czyli wyciskamy sobie odrobinę produktu i wiadomo, jeździmy tutaj pod oczami, masujemy. Można trzymać to w lodówce i ja też zamierzam robić. Jest to taki właśnie krem chłodzący, wiadomo, będzie zmniejszał nam opuchliznę, ma jakieś drobinki takie rozświetlające, więc ma też je tą okolicę pod oczami rozświetlać. Tak jak mówię, ja nie mam jakichś bardzo dużych problemów z moją skórą pod oczami, ja nie mam worków pod oczami, ja nie mam takich cieni pod oczami, zmarszczek w zasadzie też jeszcze nie, może na koniec dnia, jak już ta skóra jest zmęczona, ale jak wstaję rano, to tak naprawdę nie mam, więc potrzebowałam czegoś, co może czasem wiadomo, nawilży, ale też czasem zlikwiduje opuchliznę, czasami mam podpuchnięte oczy, zależy jaką mam noc. Więc taki w zasadzie bardzo prosty krem z jakimiś takimi ekstraktami naturalnymi bardzo mi się przyda. I tak jak mówię, jest z mojej ulubionej serii, więc dlaczego nie? I tutaj jeszcze mam mnóstwo próbek, zawsze jak tam idę, to właśnie ta moja ekspedientka dorzuci mi tyle właśnie różnych próbek. Mam tutaj próbki jakieś właśnie serum na twarz, na różne zaczerwienienia. Mam też z takiej serii Dior Prestige. To jest jakiś taki balsam, który również zamienia się w olejek do zmywania makijażu. Też mam tutaj jakąś piankę do mycia twarzy z tej samej serii. W ogóle tutaj dostałam takie duże opakowanie kremu.
Zobaczcie, świetnie on wygląda, bo to jest po prostu miniaturka kremu, który normalnie już można kupić. Przepiękne opakowanie, myślę, że fajnie będzie wyglądał w podróży, a my niedługo wybieramy się w podróż, także świetnie się sprawdzi na pewno. Więc taki krem również otrzymałam, w ogóle on jest tak pięknie zapakowany. Śmiać mi się trochę chciało, jak to zobaczyłam. Perfumy J'adore, przepiękne perfumy, naprawdę przepiękne, także mam tu również miniaturkę ich. I jeszcze taka ciekawostka, dostałam od niej takie gąbeczki do mycia twarzy. Myślę, że we vlogu Wam kiedyś pokażę, jak to działa i co to jest, ponieważ to jest coś rewelacyjnego. Następnie przejdziemy do większej torby i już Wam pokazuję, co tutaj jest. Zapomniałam, że jeszcze tutaj miałam podkład. W którymś vlogu mówiłam Wam o tym, że poszukuję nowego podkładu, miałam różne próbki i właśnie bardzo to śmieszne było, kiedy pisałyście mi o podkładzie Dior Forever, Dior Skin Forever, kiedy ja już go wtedy kupiłam, bo właśnie miałam próbkę tego podkładu od koleżanki. Później się okazało, że zarówno Iwona, jak i druga moja koleżanka Ewelina, obie używają tego samego podkładu, w ogóle nie konsultowały się oczywiście ze sobą, ale tak z biegiem okoliczności obie go używają. I z tych próbek, które ja miałam, właśnie też najbardziej mi się sprawdził ten Dior Forever. Rewelacyjny to jest podkład, ja go już używam no parę miesięcy, odkąd w zasadzie tamten vlog się pojawił. Także tak wygląda opakowanie. No, przepiękne, po prostu opakowania tych kosmetyków są cudne. Ja mam go w kolorze 20 i ma SPF również 35 i to jest podkład, który ma regulować właśnie świecenie się twarzy. Nie do końca działa to w moim przypadku, ponieważ po paru godzinach ja muszę używać bibułek matujących. Natomiast na skórze wygląda rewelacyjnie. To jest ja chyba nigdy jeszcze nie doświadczyłam używania takiego podkładu, który ma krycie, ponieważ krycie jest lekkie do średniego, oczywiście można je budować, ale na twarzy go nie widać. Po prostu tak przepięknie się rozprowadza na twarzy i tak stapia ze skórą, że efekt jest niesamowicie naturalny. Także ja myślę, że na długo ten podkład zostanie właśnie ze mną, ponieważ jestem pod ogromnym wrażeniem, używam go już kilka miesięcy i dalej ta miłość kwitnie. Tutaj mam jakieś kolejne próbki. O, perfumy, których używałam, czyli Miss Dior Blooming Bouquet i to jest w zasadzie, to są jedne z perfum, które ja naprawdę bardzo, bardzo lubię, także jeżeli ktoś lubi takie kwiatowe zapachy, to polecam. I tutaj też jest jakaś próbka jakiegoś takiego balsamu upiększającego do twarzy, ale główny zakup z tej torby to jest krem do twarzy. Jak na krem do twarzy, to dość spore opakowanie, ale już Wam mówię, o co chodzi. Poszłam właśnie do butiki Dior i szukałam kremu do twarzy. I pani mówi, o, mamy tutaj takie ostatnie opakowanie, w zasadzie w tej samej cenie, w jakiej krem do twarzy, dostaje pani jeszcze i kosmetyczkę, i jakieś tam dwa miniaturowe produkty. No chyba głupi tylko by nie skorzystał. Skoro przyszłam tam po krem, a mogę dostać i kosmetyczkę, i krem, i jeszcze dwa miniaturowe produkty, no to wiadomo, że wzięłam. Cena taka sama. Tylko więcej produktów dla mnie. Kosmetyczka jest bardzo ładna. Naprawdę, o tutaj widzę, że światło nas bardzo razi, ale może pokażę Wam, o tak. Bardzo ładna kosmetyczka. Z takiego materiału, który łatwo się będzie wycierał, jeżeli gdzieś go zabrudzimy, no w końcu z biała. Z napisem Dior. Jest bardzo duża, bardzo pojemna, także świetnie nada się na wyjazd. I w środku również ma podszewkę właśnie z logiem CD, to jest właśnie logo Diora. Już Wam pokazuję te kosmetyki, które tam są. Krem do twarzy, taki sorbet, oczywiście z serii, którą uwielbiam, czyli znowu Hydro Life. Szklane opakowanie identyczne jak ta maska do twarzy, więc to chyba będzie 50 ml, tak. 50 ml kremu. To jest krem po prostu nawilżający. Ja takiego kremu jeszcze jest zabezpieczony, ponieważ ja go jeszcze nie używałam. Ale ja kremu używam na noc, tylko ponieważ wydaje mi się, że jak nałożę krem na dzień, to wtedy bardziej się świecę w ciągu dnia. I tak po prostu lubię. Więc myślę, że on mi starczy na długo. Więc mam ten krem. Oprócz tego w gratisie była jakaś taka esencja. Czyli takie serum w zasadzie do twarzy z tej samej serii. I również maska do twarzy, naprawdę. To jest, jak zobaczycie kiedyś w sklepie tą serię, to pomyślcie sobie o mnie, bo ja jestem teraz pod ogromnym wrażeniem tej serii kosmetyków i naprawdę absolutnie wszystko mi się podoba. Więc tutaj jest kolejna maska do twarzy, jakaś taka w formie galaretki, taka, która właśnie ma dodać cerze blasku.
wszystko z Dior, przechodzimy dalej. Tutaj mam L'Occitane. Do L'Occitane poszłam, ponieważ chciałam kupić sobie żel do mycia twarzy z tej nowej ich serii Aqua. Taki też zakupiłam, zobaczcie, już zużyłam połowę opakowania. To znaczy, że kupiłam go parę miesięcy temu, prawdopodobnie. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale ten haul naprawdę był długo, długo oczekiwany. Także mam tutaj ten żel do mycia twarzy. Muszę przyznać, że troszkę się zawiodłam, ponieważ myślałam, że ta seria będzie bardziej nawilżająca. Jest ok, zapach jest w porządku. Nie powala mnie zapach, ale jest ok. Natomiast liczyłam na to, że będzie to produkt bardziej nawilżający. Ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie żel do mycia twarzy. Ileż go mamy na tej twarzy? Myjemy nim buzię i później już zmywamy. Ważne, że zmywa, ważne, że moje białe ręczniki po tym, jak ja umyję twarz i osuszę ją, są dalej białe, czyli robi co ma robić. Oprócz tego, tego dnia dokupiłam sobie jeszcze zapas, jak wiecie, ja uwielbiam ten olejek pod prysznic z serii z migdałem. To jest moja ulubiona seria, jeżeli chodzi o L'Occitane, ta właśnie migdałowa. Ten olejek pod prysznic jest dosyć drogi, dlatego bardziej opłaca się, jeżeli już mamy opakowanie, kupować uzupełnienia. Ponieważ to uzupełnienie starcza na dwa razy, a kosztuje chyba tylko 10 dolarów więcej niż normalna butelka. Butelka tego olejku pod prysznic kosztuje 25 dolarów, a takie uzupełnienie chyba 37. Czyli mniej więcej wychodzi 10-12 dolarów więcej, ale to i tak znacznie lepiej niż 50 za dwie butelki, więc w tym momencie zaoszczędzamy, a też wydaje mi się, jest to wygodniejsze. Ileż tych butelek można gromadzić? Lepiej uzupełniać. Kupiłam kolejne opakowanie szamponu i odżywki do włosów. Jak wiecie, ja używam tej serii Redken i to jest Color Extend, czyli to jest seria do włosów farbowanych. Widzicie, jak moje włosy wyglądają. Naprawdę ja jestem niesamowicie zadowolona z tego, jak one wyglądają. Od momentu, jak ja zmieniłam szampon i odżywkę na tę serię, moje włosy się odmieniły. Naprawdę, to są włosy rozjaśniane, wielokrotnie rozjaśniane. One były bardzo przesuszone, a teraz są nawilżone, wyglądają świetnie, są miękkie w dotyku. Za każdym razem właśnie, jak idę na ten zabieg na twarz do Dior, ona, wiecie, wtedy musi tak zbiera moje włosy, zakłada mi taką przepaskę tutaj właśnie, żeby nie ubrudzić mi włosów i za każdym razem zachwyca się tym, jak miękkie są moje włosy w dotyku. Dla mnie to jest komplement niesamowity, dlatego że wiem, jakie były suche i jaki miałam z nimi problem, a teraz wyglądają świetnie. Ja je myję codziennie, codziennie suszę. Czasem się zdarza, że nawet codziennie kręcę na lokówce, jeżeli mam takie życzenie. Bardzo polecam. Jeżeli macie dostęp do tych produktów, to są takie... To są kosmetyki z takiej serii raczej fryzjerskiej, ale tutaj w Stanach są dostępne w wielu sklepach, ja je kupuję w Ulta, ponieważ bardzo często w Ulta właśnie jest promocja, nawet na stronie internetowej, także dziewczyny, jeżeli mieszkacie w Stanach, to polecam zajrzeć, chyba ulta.com i później znajdziecie właśnie te produkty na ich stronie, oni bardzo często mają promocje, nawet ta promocja to już jest... Parę miesięcy trwa i non-stop trwa, że jak kupisz dwa, to trzeci jest za darmo, więc ja najczęściej kupuję sobie właśnie więcej tych produktów, na przykład dwa szampony i odżywkę i wtedy jeden z szamponów mam za darmo, ponieważ ja zużywam szampon szybciej niż odżywkę, jakoś tak to się dzieje, także bardzo, bardzo polecam. Wspominałam Wam o bibułkach matujących. Jakiś czas temu pierwszy raz w życiu w zasadzie kupiłam sobie takie bibułki i kupiłam je z Shiseido. Natomiast później doszłam do wniosku. Ja tak naprawdę nie byłam świadoma tego, ile je za nie zapłaciłam, ponieważ brałam jeszcze różne inne rzeczy do koszyka. I dopiero ostatnio, kiedy skończyły one mi się i chciałam dokupić więcej, zwróciłam uwagę, że z podatkiem to mnie wychodzi 20 dolarów za paczkę 100 bibułek, gdzie tak naprawdę ja takie bibułki w ciągu dnia zużywam dwie albo trzy. Więc to trochę nie miało sensu i zaczęłam szukać na Amazonie. I na Amazonie właśnie znalazłam takie bibułki. To jest jakaś koreańska? Już nie wiem w zasadzie. Nie jest chyba napisane, co to za firma. Nie jest napisane, co to za firma, ale to są bibułki matujące. Takie z ekstraktem z zielonej herbaty. One w ogóle pachną niesamowicie, jak zielona herbata. One są takie, wiecie... zielone, tak się je po prostu wyciąga stąd, jedna za drugą, robią co mają robić, a kosztowały 6 dolarów, a nie 20, ta sama pojemność, ponieważ to jest również 100 takich bibułek, także polecam, mają różne rodzaje tych bibułek,
Także zostawię Wam linka pod spodem na pewno. Jakiś czas temu postanowiłam zakupić sobie samoopalacz. Ta myśl krążyła mi po głowie już od dawna, tylko że ja fanką samoopalaczy nie jestem, dlatego że ciężko posmarować się równo, tak żeby nie było żadnych smug. Poza tym dla mnie samoopalacz śmierdzi. Nawet jak się wykąpiemy, to przez kolejne dni wydaje mi się, że śmierdzę, że każdy to czuje. I po prostu jakoś tego nie robiłam, ale jestem tak blada, a nie chodzę na basen tak, żeby się opalać. Poza tym wiadomo, że po opalaniu się zawsze zostają ślady po kostiumie i tak dalej. I jakiś czas temu natknęłam się na YouTubie na produkt z Saint-Tropez. To jest taka woda, mus w zasadzie samoopalający i wypowiadała się o tym Lydia Ellis Millen i właśnie mówiła o tym, że on, wiadomo, ona tych samoopalaczy używa różnych firm i mówi, że ten jest najlepszy, dlatego że właśnie nie śmierdzi, nie pozostawia tego zapachu i nie brudzi ubrań, co było w ogóle super, także postanowiłam go zakupić. Tak wygląda ten samoopalacz, używałam go już kilka razy, tutaj jestem mniej więcej, tyle mi zostało, używałam go 2 razy na całe ciało. Muszę przyznać, aha, i zakupiłam go z taką rękawicą, właśnie z tej samej firmy. To jest taka rękawica, się wkłada w rękę, to jest taka guma i po prostu w momencie jak z tego dozownika, tak to wygląda, z tego tu jest jakby woda, widzicie to zresztą, z tego dozownika wychodzi pianka, więc ja sobie tę piankę wyciskam na rękawicę. I po prostu później rozsmarowuję na całe ciało równo. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym miała jakieś zacieki, takie, nie wiem. Zdarzyło mi się może, żebym nie dosmarowała sobie między palcami, bo zapomniałam. Ale tak, żebym miała zacieki na ciele, to nie. Zapach samej pianki rewelacyjny. W trakcie aplikacji po prostu jak, nie wiem, wakacje. Po prostu pachnie wakacjami. Natomiast... tak jak mówię, nie zostawia śladów na ubraniach. Później jak się wykąpiemy, to w ogóle ten zapach, jest ten zapach samoopalacza w trakcie tych pierwszych 8 godzin, kiedy ta opalenizna, wiadomo, powstaje. Natomiast potem jak się wykąpiemy, nie ma. Także dla mnie to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Uwielbiam ten produkt. Wiem, że niektóre dziewczyny zastanawiają się, czy samoopalacze są bezpieczne w ciąży, nie chcą ryzykować, bo to nawet nie chodzi o to, o skład tych samoopalaczy, ale chodzi też o to, że skóra w ciąży reaguje inaczej i na przykład mogą powstawać jakieś plamy. Używam tego produktu już 2 razy, nic się nie dzieje, przepięknie wygląda. Teraz jestem blada, bo wypadałoby się znowu posmarować, ale mi się nie chciało wczoraj. Więc no tak. Aha, i jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć, że rewelacyjnie nawilża. Super nawilża, po prostu jak ja się nim wysmaruję, to później przez parę dni mam bardzo fajnie nawilżoną skórę. Nie wiem, co Wam jeszcze powiedzieć, ale ja uwielbiam ten produkt. Jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, to dokupiłam sobie jeszcze takie masełko właśnie na rozstępy. To jest masełko z olejkiem arganowym, z olejkiem z migdałów, z kolagenem, z elastyną. Chyba, z lawendą. To jest bardzo mocno takie nawilżające masełko, ale też bardzo tłuste. Zużyłam już praktycznie całość. Przepięknie pachnie, ale jest znacznie inny niż ten tonik, ten olej, który miałam z Clarins, dlatego że tamten szybko się wchłaniał, a to masełko jednak zostawia taką powłokę na skórze. Wiecie co, może ja po prostu nie będę się wypowiadać za bardzo na temat tych kosmetyków, zwłaszcza jeżeli chodzi o pielęgnację ciała w ciąży. Ja Wam zrobię osobny filmik, myślę, że bliżej końca ciąży, na temat pielęgnacji ciała w ciąży. Więc mam takie masełko. Również z polecenia koleżanki zakupiłam sobie z firmy Mustela taki olejek do... Ups, potargało się opakowanie, ale w sumie i tak pójdzie za chwilę do kosza. Taki olejek również na rozstępy, który ma zapobiegać jakby powstawaniu rozstępów. Ja do tej pory, tak jak wspominałam Wam kiedyś w filmiku o tym, że zostaniemy rodzicami, że pojawiły mi się 3 małe rozstępy, mniej więcej takiej wielkości, ale minęło parę miesięcy, ja jestem naprawdę parę miesięcy do przodu, a nowych rozstępów nie ma. Tamte są, ale malutkie, mało widoczne, natomiast nowych nie ma.
ale mimo wszystko smaruję się i tak codziennie rano i wieczorem, więc tutaj mam taki kolejny olejek z Mustela. Przepięknie pachnie, bo sprawdzałam jak pachnie, ale jeszcze go nie używałam. Na przykład podoba mi się to, jakie ma opakowanie, więc myślę, że użytkowanie tego będzie bardzo fajne, bo po prostu będę sobie pryskać albo bezpośrednio na brzuch, albo na rękę, zobaczymy. Mam tutaj też balsam do ciała z Clarins, ponieważ miałam bardzo przesuszoną skórę parę miesięcy temu, więc sobie zakupiłam taki balsam, taki bardzo intensywnie nawilżający z masłem shea i powiem Wam, jest to bardzo drogi balsam, przepięknie pachnie, wielka butla, ale jest bardzo drogi i myślę, że nie kupiłam go drugi raz. Teraz no używam, bo mam, ale tak jak mówię, nie wydaje mi się, by był wart aż tylu pieniędzy. Oprócz tego mam tu jeszcze kosmetyki z firmy Momi. Wspominałam Wam w ostatnim vlogu o tym, że otrzymałam paczkę właśnie od firmy Momi. I tutaj mam ujędrniające serum do biustu i specjalistyczny olejek przeciwrozstępom. Te kosmetyki oczywiście czekają, aż zacznę ich używać, ponieważ ja lubię skończyć jeden kosmetyk, a dopiero później otworzyć następny. Więc kończę właśnie ten, to masełko i myślę, że później zabiorę się za te. Mam tutaj też maskę do twarzy z The Body Shop. To jest maska, którą ja bardzo lubię i od wielu lat kupuję i wiele razy Wam polecałam. To jest taka maska z olejkiem z drzewa herbacianego. Bardzo intensywnie pachnie, ale też działa i mam wrażenie, że jak ktoś ma właśnie taką cerę przetłuszczającą się czy tłustą z problemami, to taka maska będzie bardzo pomocna. Jeżeli chodzi o tonik do twarzy, to również mam tutaj coś nowego i jest to marka Simple. I to jest coś dostępne właśnie tutaj w sklepach, to jest w zasadzie jakaś nowość, taka woda micelarna oczyszczająca i tego produktu używam codziennie rano i wieczorem jakby w ramach toniku. Bardzo dobrze się sprawdza, nie ma zapachu, zawiera minerały i jakieś ekstrakty roślinne, także jest to produkt tani, dostępny normalnie w drogerii, natomiast sprawdza się bardzo dobrze, stwierdziłam, że chcę spróbować czegoś takiego i nawet z tej samej serii dokupiłam sobie jeszcze takie chusteczki oczyszczające. Wprawdzie jeszcze ich nie używałam, ale na pewno się przydadzą. Jeszcze mam Wam do pokazania kilka kosmetyków do makijażu, ponieważ sporo z tych kosmetyków jest nowych u mnie w kosmetyczce. Najpierw pokażę jednak te starsze, czyli kolejne opakowanie tuszu do rzęs Charlotte Tilbury Full Fat Lashes. To jest maskara, którą ja uwielbiam, naprawdę rewelacyjna maskara. Do tego mam również z Charlotte Tilbury żel do brwi. Pokazywałam Wam go już w filmiku jakimś poprzednim. Naprawdę ja bardzo lubię ten żel i kupuję go w kolorze przeźroczystym. Też bardzo polecam. Coś, co już Wam pokazywałam kiedyś we vlogu i to jest balsam do ust z Clarins. Z tej samej serii, z której jest ten w tubce. Tylko to jest jakby szminka, ale również taki bardzo, bardzo pielęgnujący balsam. Ja go mam teraz na ustach. Całe usta mam wypełnione konturówką z Charlotte Tilbury Pillow Talk i na to właśnie ja lubię sobie położyć jakiś taki balsam koloryzujący, więc w tym wypadku właśnie ten. I taka kombinacja ostatnio sprawdza mi się rewelacyjnie, ponieważ ten balsam niesamowicie nawilża usta, po prostu bardziej mi się nawet podoba ten balsam niż właśnie Lip Addict z Diora. Także bardzo polecam, ja go mam w kolorze 08, takim śliwkowym. Kolejny produkt, który kupiłam ponownie i to jest cień do brwi z Anastasia Beverly Hills. Ja wypełniam swoje brwi właśnie cieniem, używam tego w kolorze soft brown, także jeżeli... Anastasia chyba jest dostępna w Polsce, mi się wydaje, także... No on ma takie, wiadomo, jaśniejszy i ciemniejszy, ja używam tego jaśniejszego odcienia, ale... To już jest któreś moje opakowanie, naprawdę bardzo, bardzo lubię ten cień. On starczy na bardzo długo, także mówiąc, że któreś, to jest moje kolejne opakowanie, to jest po prostu już któryś rok z rzędu. Jej, trzy ostatnie produkty! Mamy tutaj cień do powiek i jest to cień w kremie z Charlotte Tilbury. Jak wiecie, Charlotte Tilbury bardzo lubię ostatnio. Także mam tutaj cień w kolorze Jaune. To jest cień, który mam na powiekach, mam go tak naprawdę chyba za każdym razem, jak nagrywam dla Was filmiki i w ogóle każdego dnia.
To jest cień w takim kolorze bardzo cielistym, trochę złotawym. Dla mnie idealny, ponieważ jest on taki neutralny, więc tego cienia używam. On jest w zasadzie nie w kremie, to jest mus. Kiedy dotknie się tego palcem, to jest po prostu taki mus, taka pianka, w ogóle nie wysycha. Ja go już mam parę miesięcy. Używałam z Chanel właśnie cienia w kremie przez lata, natomiast coś się zmieniło i teraz niestety mi już nie odpowiada. I stwierdziłam, że właśnie spróbuję sobie tego. I ten jest rewelacyjny, bardzo go lubię. Ten Chanel był bardziej trwały, nie zbierał mi się w załamaniach na powiece, mimo że ja używam przecież bazy pod cienie. Ten się zbiera, ale ponieważ on jest takiej kremowej konsystencji, wystarczy raz gdzieś może w połowie dnia delikatnie go sobie tak rozetrzeć i dalej wygląda super. Mam nowy puder wykańczający do twarzy i jest to puder z Givenchy. Przepiękne opakowanie, bardzo eleganckie. Minus taki, że nie można zobaczyć, ile tego produktu jest w środku, więc nie wiem, ile go tam jest. Ale bardzo mi się podoba. Tak wygląda, jeżeli chodzi o opakowanie. Miałam go ze sobą w podróży, ponieważ na początku maja byliśmy w Atlancie i przetrwał podróż bez problemu, także super. Jest to taki puder matujący, który jest biały, czyli nie daje nam koloru, ale jest niesamowicie drobno zmielony. Przepięknie wygląda na twarzy, bardzo tak... nie wiem, jak to nazwać. Ta cera wygląda trochę, jakby był na niej jakiś tam efekt Photoshopa, ale nie ma, więc fajnie wygląda, bardzo mi się to podoba. Ostatnia rzecz, jaką chcę Wam pokazać, to są perfumy, ale nie są to perfumy dla mnie, to są perfumy Tomka, ponieważ kupił sobie kolejne opakowanie tych samych perfum. Perfum, który ja uwielbiam. Po prostu gdybym mogła, to psikałabym się nimi sama. W zasadzie mogłabym, ale one teraz są takie trochę męskie. To są perfumy z YSL. Przepiękne. Naprawdę, jak będziecie następnym razem w Sephorze, to powąchajcie. Ja tak uwielbiam te perfumy, że nawet mojemu tacie kupiłam w prezencie. Chyba na urodziny, czy na gwiazdkę, już teraz nie pamiętam. Albo jakiś prezent łączony, bo mój tata ma urodziny zaraz po gwiazdce, więc to był chyba jakiś prezent łączony, więc kupiłam mu takie perfumy. I muszę przyznać, że również mu się podobają, także zarówno dla młodego mężczyzny, jakim jest mój mąż, a także dla mężczyzny trochę starszego, jakim jest mój tata. Jednemu i drugiemu bardzo się podobają i też naprawdę ja tak uwielbiam ten zapach, że jak Tomek wychodzi do pracy, a ja na przykład w dany dzień nie pracuję, to on się zazwyczaj wypsika perfumami i przychodzi do łóżka jeszcze mnie przytulić, jak wychodzi rano, to po prostu później ten zapach jego pozostaje tam oczywiście. Ja tylko tak leżę i wącham i po prostu uwielbiam, uwielbiam ten zapach. To są najlepsze perfumy męskie, jakie kiedykolwiek Tomek miał i mam nadzieję, że będzie ich używał jak najdłużej. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ten filmik, to już jest koniec. Ja wiem, że ten filmik jest bardzo długi, ale uprzedzałam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Oczywiście, tak jak wspominałam, proszę o kciuki w górę, jeżeli ten filmik Wam się podobał. Proszę również o subskrypcję, jeżeli macie ochotę tutaj wrócić do mnie. I oczywiście proszę o Wasze komentarze. Dajcie znać, czy któryś z tych rzeczy używałyście, czy Was zachęciłam może do zakupu któregoś z tych kosmetyków. Koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze przemyślenia. Ja uwielbiam czytać Wasze komentarze. Dziękuję Wam już teraz za uwagę i do zobaczenia wkrótce.